Moje pytanie nawiązuje do ostatniej porcji pana wypowiedzi na temat powstania styczniowego. Powstanie, które zostało jakby według mnie w pozytywny sposób wykorzystane przez II Rzeczpospolitą jako taki fundament patriotyzmu dla młodych ludzi. Z tego co wiem, nieliczni żyjący powstańcy na początku lat 20. byli bardzo szanowani, byli tymi przykładami patriotyzmu i wydaje mi się, że przynajmniej z tego punktu widzenia to powstanie przysłużyło się Polsce. Ale cenię pana spostrzegawczość i punkt widzenia pokazujący tą wielką szachownicę europejską w tamtych czasach i moje jeszcze takie osobiste spostrzeżenie, że podobnej analizie można poddać powstanie warszawskie 1944 roku, bo jakby konsekwencje tego, czy skutki, a po skutkach ich poznacie, można było dostrzec również wobec tego wydarzenia historycznego. Moje pytanie dla pana jest bardzo takie szybkie. Rola Turcji w tej całej układance europejskiej i sytuacji na Bliskim Wschodzie teraz. Jak pan to widzi? Bo Turcja rzeczywiście od jakiegoś czasu rozeszła się z wiernym sojusznikiem Izraelem i próbuje grać swoją jakąś początkującą rolę na tej szachownicy wydarzeń. Dziękuję. Jeszcze do powstania. Proszę pana, no tak, byli fetowani i szanowani weterani styczniowi w dwudziestoleciu międzywojennym. No i pięknie, i brawo. No wiadomo, że się szacunek należy i pamięć jest dobrą rzeczą, ale niestety trzeba powiedzieć, że dwudziestolecie międzywojenne było czasem w dużej mierze zmarnowanym. To znaczy właśnie wtedy nie odrobiono tej lekcji, która powinna była być odrobiona. Właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym gdzieś tam na marginesie ukazywały się takie publikacje jak na przykład Iwaszkiewicza o ostatnim rządzie powstania styczniowego, czyli wielkiej prowokacji roku 1865. Tu powiem, wspomnę w skrócie, że to chodziło o to, że jak już Moskale się rozprawili z partyzantką, to chcieli jeszcze tak higienicznie do czysta, jak odkurzaczem, ściągnąć wszystkie resztki konspiratorów. Więc ponieważ już żadnego rządu narodowego w Warszawie nie było, w związku z tym oni stworzyli swój. To znaczy zaangażowali kilku prowokatorów, zaangażowali kilku konspiratorów, którzy może nawet i z dobrą wolą się w to zaangażowali i ściągnęli do kraju z emigracji członka rządu narodowego, wmówili mu, że właśnie w Warszawie jeszcze jest konspiracja, wracaj bracie, to był niejaki Daniłowski, który wchodził do pierwszego rządu narodowego w styczniu, lutym 63, więc oni go z Paryża ściągają, bo tutaj wodza potrzebujemy, prawda? No i to się okazało wszystko prowokacją. Otóż dlaczego mówię, że szkoda, że to było na marginesie? Dlatego, że gdyby ta lekcja była solidnie odrobiona, no to może nie byłoby aresztowania aż 16, tylko może 6, może by nie było sprawy 5 komendy WiN, prawda? Może, ba, nawet cofnijmy się wcześniej, może odrobiwszy te lekcje, Polacy nie daliby się wkręcić w trust sowiecki przez Lenina i Dzierżyńskiego, jeszcze skonstruowany, który dokładnie na tym polega. Otóż wobec Polaków zastosowane zostały już w roku 61, 3, 5, zostały zastosowane te chwyty prowokacji, te metody, te modele pewne działania tajnego, policyjnego i politycznego, które są stosowane do dzisiaj w polskim życiu politycznym, prawda? Przecież polskie życie polityczne się w tak dużej mierze składa z takich wykreowanych
sztucznych tworów, prawda? Takich właśnie jakichś piątych zarządów win, takich trustów, takich jak władza kombinuje, jak tu się z nami rozprawić, no to właśnie nie czeka, aż my sami jakąś konspirację skonstruujemy, tylko nam podsuwa gotową konspirację, prawda? Żebyśmy się do niej zapisali i żebyśmy właśnie poszli potem na to jakieś mało